tym odcinku napiszę formułę, która przekształci daty zapisane w ten sposób na taki, jaki widzisz na żółtym tle. Zacznijmy od tego, że to, co jest w kolumnie B, to nie są daty. To są jakieś wartości, które mogą być zinterpretowane jako daty przez człowieka, natomiast nie przez Excela. Więc trzeba by było to zamienić na formę poprawną daty, więc na przykład dopisać myślniki tutaj pomiędzy rokiem i miesiącem i dołożyć jeszcze jakiś dzień, może to być pierwszy dzień miesiąca. Jeżeli będę miał takie poprawne daty, to mogę wtedy użyć funkcji tekst, którą to funkcją mogę ustawić dowolny format niestandardowy, aby wyświetlił mi się w komórce. Więc dla tej daty dzisiejszej, która jest w tej komórce, funkcja tekst ustawi taki format, że będzie pełny rok i miesiąc słownie. Klikam Enter i spójrz, tak rzeczywiście jest. Jak teraz te daty przekształcić na poprawne daty? Spróbuję je rozebrać na części pierwsze i połączyć. Użyję funkcji lewy, aby wyciągnąć z tej daty cztery znaki z lewej strony, więc po średniku czwórkę, zamykam nawias i będę chciał do tego dołączyć myślnik, więc wyciągnę w ten sposób rok, dołączam do niego myślnik, więc otwieram, użyję ampersanda, otwieram cudzysłów, wpisuję myślnik w tym cudzysłowie, znowu ampersand, czyli będę dalej dołączał i teraz chcę dołączyć te dwie cyfry miesiące, więc użyję funkcji prawy, znowu każę tej funkcji prawy zadziałać na tym, co jest w B2, średnik 2 będzie mówiło wyciągaj dwa znaki z prawej strony, zamykam nawias i jeszcze dalej chcę dołączyć jakiś myślnik oczywiście, czyli myślnik i jakiś dzień miesiąca dowolny. Mogę na przykład pierwszy, więc 01. Zamykam cudzysłów, klikam Enter, kopiuję tę formułę do samego dołu i jak widzisz, to wygląda już jak poprawna data. One, te wartości wyglądają jak poprawne daty, one nie są poprawnymi datami jeszcze, one są tekstami. I teraz, co mogę z tym fontem dalej zrobić? Mogę powiedzieć teraz Excelowi, aby użył funkcji tekst na tych wartościach. Co ciekawe, bardzo się zdziwiłem, ale okazuje się, że funkcja tekst może jako wartość mieć podaną datę w formie tekstowej, bo to jest tekstem. Spójrz, jeżeli zaznaczę teraz ten fragment, nacisnę F9, to wychodzi to, jak widzisz, w cudzysłowie, czyli dla Excela jest to tekstem. I pomimo tego, że to jest tekstem, to funkcja tekst będzie sobie to zinterpretowała dobrze jako datę. Bardzo fajna funkcjonalność. Ctrl Z, aby się wycofać. Ustawiam się na samym końcu, średnik. Otwieram cudzysłów i wpisuję teraz format, w jakim chciałbym tę wartość wyświetlić. Oczywiście w zapisie niestandardowym, więc RRRR, czyli 4 cyfry roku, spacja i pełna nazwa miesiąca, czyli 4 M-ki. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Przypomnę jeszcze raz, to ten fragment jest wartością dla funkcji tekst. Ten fragment jest wyglądem, jest formatem, w jakim ma ta wartość zostać wyświetlona. Klikam Enter, żeby to potwierdzić i kopiuję tę formułę do samego dołu. Jak widzisz, świetnie działa i osiągnąłem efekt taki, jaki chciałem.